To miało wyglądać troszeczkę inaczej, w innym terminie, ale przecież u Boga nie ma przypadków i ten odcinek wypuszczamy, kiedy w kościele trwa tydzień modlitw o dar powołań. Kto używa tego słowa na co dzień? Powołanie? Odchodzi do lamusa? Troszeczkę się bałem, kiedy rozmawiałem, co zaraz zobaczycie, z rektorem seminarium duchownego diecezji kaliskiej. Bałem się żargonu, bałem się bełkotu, w którym dwóch zawodowców świetnie się rozumie. Ale co z tego wszystkiego rozumie potencjalny człowiek, który potem siedzi przed ekranem komputera? Pozytywnie się rozczarowałem. Rozmowa z Piotrem, z rektorem, wiele mnie osobiście dała do myślenia, przypomniała, wytyczyła nowe kierunki. Mam nadzieję, że coś ciekawego z tej rozmowy zakorzeni się również w Twoim życiu. Zapraszam. Jesteśmy w takim miejscu, które dla przeciętnego zjadacza chleba jest niedostępne, jest dziwne. Na pewno nie funkcjonuje w powszechnej świadomości, mimo że w kościołach dwoimy się i trójmy. Jesteśmy w seminarium. Co to jest seminarium? Myślę, że seminarium to też przede wszystkim dom, tak chcemy go nazywać. Klerycy też tak mówią, że wracają do domu. Ja sam tak to przeżywałem, że to jest dom formacyjny, tak to nazywamy, dom formacyjny, ale też jakieś szczególne miejsce, bo to, co się tu dzieje, to jest też jakaś tajemnica między Bogiem a człowiekiem. Nie? Pojawiły się już kolejne dwa pojęcia, które chyba też właśnie w takim powszechnym języku, do którego nas papież Franciszek namawia, no raczej się nie pojawiają. Klerycy i dom formacyjny. Możesz jakoś te pojęcia też rozwinąć dla pana Kowalskiego? No, klerycy przede wszystkim są osobami, które poczuły powołanie. Poczuć to może nie jest najlepsze słowo, ale gdzieś rozeznali w swoim sercu, że Pan Bóg ich wzywa do tego, by poświęcić swoje życie kapłaństwu. I przychodzą tutaj to powołanie rozeznać. Nie? To jest dosyć szczególne, że nie zawsze to też tak rozumiemy, że to nie jest miejsce, w którym kiedy ktoś przychodzi, to od razu, nazwijmy to, produkujemy księdza. Nie, to jest... Przerwę tobie dokładnie w ten sposób. Taki Maciek z drugiej klasy, kiedy opowiadałem im o powołaniu i siłą rzeczy o seminarium, tak słucha i mówi, oczywiście jeszcze swoim dziecięcym językiem i tonem głosu, chce ksiądz powiedzieć, że seminarium to jest taka fabryka księży? No, coś w tym stylu. Aczkolwiek, no... Potocznie tak się myśli, ale to jest też miejsce, w którym nie zakładamy z góry, że ten, kto przychodzi, od razu zostanie księdzem. My staramy się komuś tu pomóc, towarzyszyć, żeby ta osoba rozeznała, że to jest ta droga. Jak się ty tutaj znalazłeś? Kim jesteś dla tego domu? Co tutaj robisz? W tym momencie od 2 lat jestem rektorem. Przyszedłem tutaj 3 lata temu. Zostałem powołany tutaj przez biskupa, aby być wicerektorem, aby podejmować kwestie studiów. Obecnie, tak jak wspomniałem, jako rektor towarzyszę klerykom i muszę powiedzieć, że no jest to niełatwe zadanie, ale piękne. Nie? Towarzyszenie, na czym to polega? Bo klerycy, tak uchylmy już rąbka tajemnicy, to są chłopaki, które są minimum po maturze. Wiadomo, że też przychodzą troszeczkę starsi mężczyźni. Towarzyszenie człowiekowi w tym wieku, w konkretnym zadaniu, na czym to polega? Ja specjalnie używam stwierdzenia towarzyszenie, dlatego że na tym to w pewnym sensie polega, że to nie jest tak, że za kogoś się podejmuje w sposób całkowity decyzję, że myśli się za kogoś, czy działa za kogoś. I to jest pewien specyficzny dom, specyficzne miejsce, dlatego że przychodzi tutaj młody człowiek, który gdzieś tam doświadczył obecności Pana Boga i doświadczył jakiegoś szczególnego wezwania.
I teraz nasze zadanie tutaj bardziej polega na takim prowadzeniu, towarzyszeniu, na wspólnym byciu razem, na modlitwie też tutaj. Ten proces formacji odbywa się wieloetapowo. To jest i formacja taka ludzka, intelektualna i duchowa, ale jest to trochę takie, jak to się mówi, jak akuszerka, nie? Która bardziej towarzyszy, pomaga, żeby ten człowiek mógł sam dojść do takiej świadomości, do takiej decyzji, w którym rozezna, to jego powołanie się oczyści z jakichś takich intencji emocjonalnych, czy bo może być tak czasami, że to proboszcz miał powołanie, albo babcia, czy ktokolwiek, i idź do seminarium, i nagle ktoś tu jest i rozeznaje, że jednak to, czego doświadczył, nie jest jego, że to jest czyjś pomysł. I chodzi o to, by tym młodym towarzyszyć po to, by oni sami dojrzeli do pewnej konkretnej decyzji, żeby to była ich decyzja, bo ostatecznie to jest ich życie. I nie mogą stać się księżmi dlatego, że chce tego ktoś, czy chce tego rektor, bo nagle rektorowi zależy, że jest może tych powołań mniej, więc teraz wszystkich na siłę pchamy do kapłaństwa. Nie, to jest... Też o tym się mówi w formacji, że formacja to prowadzenie kogoś do kapłaństwa ma charakter indywidualny. Czyli każdego z tych chłopaków, którzy tu są, traktujemy indywidualnie. To jest towarzyszenie, rozeznanie też indywidualne. To nie jest tak, że wchodzą tu w pewne tryby i idą do kapłaństwa. Towarzyszy nam obraz Jezusa modlącego się w ogrójcu. Jesteśmy po niedzieli, w której Jezus był kuszony przez diabła. Wspominasz o takich różnych właśnie może i naciskach, może i pokusach. Jakie pokusy ma rektor? Oj, jakie mam pokusy? Pokus mam bardzo wiele. Ale czasami mam taką pokusę, żeby stąd uciec. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest. Jestem, myślę, młodym człowiekiem i też przyjście tutaj było dla mnie jakimś tam zaskoczeniem. Zawsze chciałem pracować na parafii. Lubię pracę na parafii. Wspomniałeś, jak tutaj trafiłem. Ja wcześniej na pierwszej parafii pracowaliśmy razem. To był dla mnie bardzo też piękny czas, kiedy pracuje się z ludźmi, jest się z nimi. Też później miałem taką dosyć trudną posługę pracy przez 5 lat w ośrodku wychowawczym dla dziewcząt na ulicy Poznańskiej. Ale zawsze gdzieś było we mnie takie pragnienie, żeby towarzyszyć ludziom też na parafii, cieszyć się z nimi, towarzyszyć im w ich jakichś tam cierpieniach, trudach. I zawsze takie miejsce jak to kojarzyło mi się z jakąś taką pracą urzędnika. Nie, że czasami praca rektora jest skazana na to, że bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz, recenzentów twoich decyzji jest wielu. Nie, ludzi, którzy mają tutaj swoją wizję tego, co tu powinno być, też jest bardzo wielu i te decyzje się bardzo trudno podejmuje, ale trzeba je nieraz podjąć, chociażby o usunięciu kogoś i teraz... Są bardzo trudne decyzje, bo zawsze w jakiś sposób wkraczają w ludzkie życie. Za nimi stoi człowiek. Za nimi stoi człowiek. Właśnie. Odpowiedzialność, z tym jest związana twoja funkcja? Bo rektor to funkcja. Myślę tak, bo bardzo duża odpowiedzialność, dlatego że, tak jak wspomniałeś, za konkretną decyzją stoi człowiek, ale też stoi ten dar powołania. Nie? Który gdzieś tam człowiek zawsze myśli, żeby tego daru nie zmarnotrawić. Nie? A jednocześnie też za tym stoi Kościół, nie? Czyli troska o Kościół, żeby czasem nie pozwolić, aby kapłanem został ktoś, kto nie powinien zostać. Nie? Tu mi czasem towarzyszą takie słowa, to bodajże powiedział chyba Jan 23, że nawet czasem lepiej jest jakieś powołanie zmarnować, niż zgodzić się na to, by kapłanem został ktoś, kto nim nie powinien być. To jest szalenie ważne, żeby się odwołać właśnie do czyichś doświadczeń,
kiedy samemu stoi się przed potężną odpowiedzialnością, tak? Jak sobie radzisz z ciężarem odpowiedzialności? Ja powiem szczerze, że staram się jak najwięcej modlić, to na pewno. I trwać też w łasce sakramentalnej, ale też kiedy tutaj przychodziłem i miałem już świadomość, że będę tutaj posługiwał, to wpadła mi w ręce książka właśnie, Dziennik Duszy bodajże, Jana 23. I tam mnie bardzo to dotknęło, to co on przeżywał, kiedy się dowiedział, że ma być papieżem. Był w takiej olbrzymiej rozterce i nagle w nocy przyśnił mu się anioł, który mu powiedział: nie traktuj siebie tak poważnie, nie traktuj siebie tak poważniej. I to jakoś mnie tak dotknęło, że teraz to miejsce na pewno jest szczególne, ta odpowiedzialność jest duża. Ja ze swojej strony jako człowiek staram się robić wszystko to, co potrafię, ale też mam świadomość, że nie jestem panem życia i śmierci drugiego człowieka, że tak naprawdę Kościół jest Chrystusa, że ja też tutaj, mimo że na początku było ciężko, tak jak wspomniałem, ta pewna świadomość tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, takie miejsce ma też pewne swoje wewnętrzne ciśnienie, jeżeli tak można powiedzieć. Ale też widzę, że to Pan Bóg ma to wszystko w swoich rękach i to nie jest tak, że to wszystko zależy też ode mnie, ale widzę, jak bardzo Pan Bóg prowadzi to miejsce i czasem Bóg rozwiązuje sytuacje, które mnie po ludzku wydają się niemożliwe, nie? Że czasem Pan Bóg daje światło w sytuacjach, w których ja nie wiem, co zrobić, nie wiem, jaką decyzję podjąć. I to miejsce bardzo uczy pokory i tego mnie to miejsce też uczy i te poprzednie miejsca, że to nie jest tak, że to ja mam do końca wszystko zrobić. Nie? Ja też widzę, że to Pan Bóg ze mną robi pewną historię i stawiając mnie w takim, a nie innym miejscu, to sprawia, że ja też widzę, że to miejsce mnie jest potrzebne. Nie? Myślę, że w życiu chrześcijanina to jest bardzo ważne, żeby interpretować swoje życie w świetle wiary, że tu jestem, to też jest pewna łaska dla mnie, że ja też, że Pan Bóg tutaj ze mną robi pewną historię zbawienia, że ja też mogę się bardzo dużo uczyć od tych chłopaków. To nie jest tylko tak, że ja im coś daję, nie? To ta pewna umiejętność czytania między wierszami, nie? Widzenia, że to miejsce też ma swoje piękno, że mogę widzieć historię ludzi, którzy mierzą się z Bogiem, szukają odpowiedzi, zadają pytania, że ci seminarzyści, klerycy to nie są jakieś numery w dzienniku czy na liście, że to za tym człowiekiem stoi jego historia, ale też pewna historia, którą robi z nim Bóg. I mnie to bardzo ubogaca, kiedy widzę też pewien proces, kiedy przychodzi taki seminarzysta na pierwszy rok, później jest, nie wiem, diakonem i widzę, jaką drogę z nim zrobił Pan Bóg, jak on dojrzewał w wierze, jak sam odkrywa pewne rzeczy dla siebie, jest ubogacony. I to mogę między wierszami czytać i widzieć obecnego Chrystusa, nie? Żywego, który sam ich powołuje, który sam ich prowadzi. I tak naprawdę to on jest tutaj w centrum, to on jest jedynym formatorem. Nie? Ja się staram mu nie przeszkadzać, jak tylko mogę. Nie? 5-6 lat pobytu człowieka w takim miejscu to jest szmat czasu, zwłaszcza w tym wieku. Jak mu towarzyszyć? Chyba ten czas jest szalenie ważny. Poświęcić drugiemu człowiekowi czas. Z drugiej strony też wspomniałeś tutaj o takich funkcjach typowo urzędniczych. Gdzie w tym wszystkim nie zgubić człowieka? Ja myślę, że ja przynajmniej ze swojej strony się staram przeżywać tą relację wobec seminarzystów w taki sposób bliski, ojcowski. Tu nie chodzi o pewnego rodzaju jakąś poufałość czy coś takiego. Ale sam jak byłem w seminarium, to zawsze mi zależało na tym, żeby nie rozdzielać czegoś takiego, bo czasami tak jest, że pewną rzecz formacyjną robią ojcowie duchowni.
oni spowiadają, rozmawiają, wchodzą w pewien taki świat wewnętrzny tego seminarzysty, a rektor to jest tak zwany moderator zewnętrzny. Mnie to osobiście nigdy tego do końca nie akceptowałem, bo moderator zewnętrzny oznacza kogoś, kto jak gdyby jest pewnego rodzaju urzędnikiem, nie? Stoi, nie wchodzi w ten świat wewnętrzny, tylko obserwuje, podejmuje decyzje, weryfikuje, ma zaopiniować, ma dopuścić do święceń lub nie. I teraz czasami zakrada się w seminarium, może się wkraść takie myślenie, że przed rektorem trzeba udawać. Przed rektorem trzeba udawać kogoś bez wad. Przed rektorem trzeba ukrywać jakieś swoje słabości, jakieś swoje problemy, bo jest pewna obawa, że to jest taki urzędnik, który jak zobaczy, że ja mam... No, albo nie dopuści. A to jest, uważam, że to nie jest dobre też dla formacji. Uważam, że i tak się staram, nie wiem, to klerycy muszą ocenić, ale ja przynajmniej się staram mieć pewną miłość taką, jak ma ojciec do synów, do dzieci. Ale też staram się iść w tym kierunku, że rektor właściwie wie tyle, co ojciec duchowny, tylko nie rozgrzesza. Dlatego, że wiesz, pewien całościowy obraz tego człowieka też sprawia, że ja wiem, z kim mam do czynienia, nie? To nie jest tak, że seminarzysta idzie do ojca duchownego, rozmawia o swoich problemach, a do rektora przychodzi, się uśmiecha i mówi, wszystko jest okej, bo mi zależy na tym, żeby być księdzem, żeby skończyć to seminarium. Myślę, że bardzo ważne jest to całościowe podejście, to widzenie człowieka w jego kontekście, w jego historii. Jak mówisz, masz tutaj chyba dosyć dobre narzędzia do tego, żeby temu człowiekowi towarzyszyć w jego życiu, w jego decydowaniu o sobie. A mimo to, musimy też to uczciwie powiedzieć, chłopak zostaje wyświęcony, że tak to powiem, formalnie. I potem różnie czasami jest, tak? No i patrzysz na chłopaka, jak sobie tam nie radzi, a co czujesz? Wyszedł spod twojej ręki, spod twoich narzędzi, spod twojego towarzyszenia i chłopak czasami zapowiada się dobrze, fenomenalnie, nagle zderza się z życiem, no różnie jest, prawda? Co wtedy czujesz? Czy na pewno jest taka świadomość, takie coś, że nie jesteśmy w stanie pod każdym względem przygotować kogoś do tego, co w życiu go spotka, nie? Też mam tego świadomość, że to nie jest tak, że każda osoba, która stąd wychodzi, jest perfekcyjnie przygotowana do pracy pod każdym względem. I mam świadomość tego, że jego życie kapłańskie też będzie pewnym wzrastaniem, pewnym mierzeniem się z życiem i próbą radzenia sobie z jakimiś problemami, z jakimiś porażkami, które go spotkają. I tutaj może nie tyle, że jest mi to obojętne, ale w życiu też się jakoś tak nauczyłem też poprzez tą pracę chociażby w ośrodku, bo tam też tak było, że towarzyszyłem dziewczynom, które miały ze sobą trudną historię i nieraz ze swojej strony mogłeś, no nie wiem, rozrywać szaty, robić wszystko, żeby im pomóc, ale też trzeba było pozwolić na to, żeby one żyły swoim życiem, własnym życiem. I tu jest pewien element bardzo podobny, nie? To możesz ze swojej strony robić wszystko, co w twojej mocy, żeby tym chłopakom pomóc, dzielić się z nimi doświadczeniem o tym, jak później wygląda kapłaństwo, które rzeczy są ważne, na co zwrócić uwagę, ale sam wiesz, że pewne doświadczenia są nieprzekazywalne, nie? To, że ja nawet będę codziennie powtarzał, to oni nie mają dostępu do tej rzeczywistości, będąc tutaj, do rzeczywistości, jaka ich czeka w parafii. Bardzo często się zdarza takie określenie i tutaj można o tym dyskutować, że seminarium jak gdyby nie przygotowuje do tego późniejszego życia. Bo w pewnym sensie, ja nie mówię, że tak jest całkowicie, ale seminarium ma swoją specyfikę, swój czas, swój rytm formacji i on jest, wiadomo, jest inny niż to, co później
ksiądz ma w kapłaństwie. Ostatnio, chyba 2 lata temu, byłem na konferencji rektorów i pamiętam, jak biskup Ryś powiedział bardzo piękną rzecz, że właśnie może problem jest trochę w tym, że seminaria diecezjalne, styl tej formacji był przygotowywany przez zakonników i sposób życia tutaj to jest sposób jakby zakonny, wspólnota. A tymczasem ksiądz diecezjalny to jest ksiądz świecki. Seminarium diecezjalne tak na właściwie powinno przygotowywać księdza diecezjalnego do życia z ludźmi świeckimi, że pewną wspólnotą, braćmi dla niego są osoby świeckie. Nie? I później ten ksiądz, żyjąc na parafii, żyje z osobami świeckimi. On nie żyje w zgromadzeniu zakonnym. Nie? I to jest czasem to zderzenie, że tutaj pewien styl, pewien elementy życia seminaryjnego to są elementy życia zakonnego. Wspólna modlitwa, wspólny brewiarz, bycie ze sobą. I nagle ten ksiądz trafia na parafię, gdzie jest w pojedynkę i on nie ma z kim odmawiać brewiarza, a modlić się je sam, czasem musi sam przygotowywać, pracuje sam. I tutaj myślę, że to też w tym kierunku pewien namysł nad formacją powinien też iść. Niby to odejście od życia takiego codziennego w seminarium jest potrzebne, żeby ten człowiek trochę siebie poznał, bo ta formacja na tym polega, że to wyłączenie kogoś na chwilę z życia takiego świeckiego, codziennego jest potrzebne, żeby ten człowiek trochę rozeznał, przyjrzał się sobie, jest potrzebne, ale w gruncie rzeczy my przygotowujemy kleryków do tego, żeby później byli księżmi świeckimi, żeby pracowali. Podoba mi się w Twojej wypowiedzi to, że jest tam takiego wiele trybu przypuszczającego, zastanawiam się, powinno. Podoba mi się to. Zadam Ci bardzo trudne pytanie na zakończenie tej części rozmowy. Dla mnie ono było trudne. Kiedyś na własne uszy je usłyszałem, więc pozwolę sobie zadać je. Która z Twoich dobrych cech przez bycie tutaj, przez podwójne bycie jako seminarzysta i dzisiaj jako rektor, która z Twoich dobrych cech, którą miałeś przez bycie tutaj, uległa zniszczeniu, odeszła, zapomniana została? To rzeczywiście trudne pytanie. Czy coś tutaj utraciłem? Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to w tej chwili. Musiałbym się zastanowić. Nie? Może taka spontaniczność. Dlatego, że wcześniej jako ksiądz nigdy nie zastanawiałem się nad tym, kiedy, nie wiem, szedłem ze znajomymi do kina czy do restauracji. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy ktoś mnie widzi, czy ktoś się przygląda temu, co robię. A teraz poprzez tą posługę tutaj w jakiś sposób bycie rektorem jest pewną funkcją publiczną. I nieraz gdzieś mi przychodzi taka myśl. Ja nie lubię sztuczności, nie lubię braku autentyczności, ale dzisiaj nieraz się zastanawiam, czy wypada mi na przykład, nie wiem, iść z jakimiś osobami znajomymi do kina i wiedząc, że to są osoby, powiedzmy, tak jak kiedyś na przykład pracując z młodymi, nie przeszkadzało mi to, że idę do kina na przykład z 2 dziewczynami, które kiedyś były w ośrodku i na przykład jest fajny film w kinie, idziemy razem do restauracji czy do jakiegoś lokalu, siedzimy, jemy pizzę, rozmawiamy, śmiejemy się i nigdy mnie to nie obchodziło, czy ktoś powie, a ksiądz tam się spotyka z ludźmi, że może nie wypada. Nie? Tak dzisiaj czasem nabieram takiego może dystansu. Może nie dlatego, że chcę, tylko że mam świadomość, że pewna posługa też w Kościele związana jest z odpowiedzialnością, ale z tym, że stajesz się jakoś tam osobą publiczną i zależy mi na tym, żeby nie być dla kogoś może jakimś takim zgorszeniem. Bardziej się uważaj. I to, co kiedyś, jak tutaj przyszedłem, ktoś mi powiedział, że
że praca w takim miejscu i praca na takim stanowisku związana jest też z tym, że żebym tu nie był źle zrozumiany, że im wyżej, tym chłodniej. Że na przykład tutaj bardziej jest więcej tej samotności, nie? Też zauważyłem, że ludzie w stosunku do mnie, nie? Kiedyś tak nie było, a tutaj nawet wcześniej pewni koledzy, którzy nie mieli tego dystansu, teraz nagle mają, bo myślą, o, że jak jesteś rektorem w seminarium, to już nie wiadomo, kim jesteś. I widzę, że tej samotności jest więcej, nie? I tego takiego ogołocenia, tego braku autentyczności. Widzę, że ta praca tutaj powoduje, że jesteś trochę jak gdyby na to skazany. I na pewno z tą pracą, z tą posługą związane jest też milczenie, nie? Bo kiedy wcześniej jako wikariusz tam sobie coś powiedziałeś, zażartowałeś, to nikt na to nie zwracał uwagi. A teraz, gdybyś publicznie coś powiedział, czy coś może podważył, zanegował, to zawsze powiedzą, o, to powiedział rektor seminarium, czyli to nie jest takie słowo wypowiedziane przez kogoś tam, nie wiem, ale widzę, że to jest coś, co jest dla mnie trudne. I ja wcześniej mówię, lubiłem pracę z ludźmi na ulicy, gdzieś tam człowiek szukając ludzi, którzy gdzieś tam byli bez Chrystusa, chodził w różne miejsca, żeby ich szukać, być z nimi. I nieraz nie spinało mnie to, że stoję z jakąś młodzieżą, która nie zagląda do kościoła i która gdzieś tam przeklina, pali papierosy, ale to moi uczniowie i chcę z nimi być jako ksiądz, żeby im towarzyszyć, nie? A dzisiaj nieraz jest coś takiego, że towarzyszy mi gdzieś tam z tyłu głowy, mam myśl, że ktoś powie, gdzie ten rektor, z kim on się spotyka, z kim on rozmawia. Mimo, że Chrystus nikim nigdy nie gardził i ja jakoś też nie chcę tego robić, bo uważam, że każdy człowiek jest człowiekiem, któremu jest winny szacunek, czy on jest chrześcijaninem, czy nie, czy jest osobą wierzącą, czy nie. Ja jako ksiądz mogę być ze wszystkimi, ale świadomość tego, co robię na co dzień, powoduje, że czasem gdzieś się spinam i widzę, że jednak myślę więcej o tym, co robię, gdzie idę, z kim się spotykam. Może to jest odpowiedź na to, nie? Kto przychodzi do seminarium i po co? Powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, dlatego że dzisiaj współcześnie przychodzą ludzie z różnymi doświadczeniami. Dlatego też te wymagania, jeżeli chodzi o formację, są znacznie większe, że tak powiem. Dlatego że sam pamiętam, jak byłem w seminarium, to też podejście do wielu spraw było inne. Nie chcę mówić za bardzo ogólnie, ale też nie chcę mówić jakoś tam bardzo konkretnie, dlatego żeby tutaj nie było jakichś skojarzeń z konkretnymi seminarzystami, bo to jest też ich osobiste sprawy, ale do czego zmierzam? Kiedyś, kiedy ktoś przychodził do seminarium, można było w jakiś sposób domniemywać, że jest to osoba z rodziny wierzącej, mająca już pewne podstawy wiary, umiejąca już jakoś poruszać się w kościele. Dzisiaj się okazuje, że niekoniecznie. Czasem się zdarza, że na 10 osób, 5 to są tak zwani neofici, którzy wcześniej nie mieli żadnego związku z Kościołem, którzy nie mają pewnych nawyków takich kościelnych, klerykalnych. To jest też pewien plus, ale też minus jest taki, że czasem przychodząc tutaj dla nich to wszystko jest nowe. Seminarium chyba nie jest już dzisiaj takim miejscem, gdzie się idzie po prestiż, tak? A poszedł na księdza. Wow, to chyba już nie ten czas. Nie, nie. Dlatego ja na przykład podziwiam osoby, które tutaj przychodzą i dzisiaj też mogę powiedzieć z tej perspektywy, w jakiej tutaj jestem, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj przychodzą, też są ludźmi, którzy tą decyzję podjęli w sposób bardzo konkretny. Nie chcę powiedzieć dojrzały, ale w jakimś sensie tak. Dlatego, że na przykład mam kleryków, którzy, tak jak wspomniałeś, to przyjście tutaj już nie jest prestiżem. Nie wiąże się z jakimś
wyróżnieniem społecznym. Czasami to przyjście tutaj wręcz wiąże się z wyśmianiem, z jakąś stygmatyzacją, z jakimś wytknięciem, z jakąś w dobie, kiedy wszechobecny jakiś tam seksualizm się szerzy i mężczyzna, który idzie, by żyć w celibacie, to jest jakiś wariat. I w ogóle, kiedy włączamy telewizor, to wszystko, co słyszymy, to całe uderzanie, wywlekanie pewnych rzeczy, jakichś grzechów, jakichś sytuacji upadków księży czy coś takiego, to się wiąże to z pewną presją społeczną. Nie, kleryk idący przez ulicę w sutannie czasami doświadcza jakiegoś tam wyśmiania czy jakiejś przemocy słownej. I na pewno ich decyzja dzisiaj, żeby przyjść do seminarium, jest o wiele poważniejszą decyzją, bardziej przemyślaną. Zwłaszcza, że są chłopacy, którzy przychodzą tutaj mając bardzo dobrze zdaną maturę, kończąc studia, mając perspektywę dobrej pracy. Teraz na przykład w tym roku przychodziły osoby, które rezygnowały z dobrej pracy. Teraz coraz częściej się zdarza, że przychodzą tutaj seminarzyści, którzy już skończyli studia, którzy podejmowali już jakąś pracę. I to nie są... To seminarium właściwie dzisiaj przychodzą osoby w większości nie takie, które powiedzmy, nie wiem, nie miały co ze sobą zrobić. Tylko oni mieli co ze sobą zrobić, oni już to robili, oni już pracowali, skończyli studia. W tym roku na przykład przyszły osoby, które zdały maturę na bardzo wysokim poziomie, mając średnią tam 5,8, 5,6, którzy mieli już indeksy na różne uczelnie, kończyli olimpiady jakieś z różnych dziedzin, z matematyki, fizyki. Czyli czy można tak powiedzieć, że to nie jest tak, że przychodzi tutaj człowiek, któremu nie chce się żyć i on po prostu chce przejechać sobie bezpiecznie przez życie albo chce się schować przed życiem, przed jego bolączkami, to chyba już nie jest tak? Nie, nie. Ja myślę, że nigdy tak może do końca nie było, tylko że wiele lat wcześniej żyliśmy może w środowisku bardziej chrześcijańskim. I to przeżywanie chrześcijaństwa było też związane z pewną tradycją, kulturą. Wielu młodych ludzi było ministrantami, wielu chłopców służyło jako ministranci. I powiedzmy, że ten klimat sprawiał, że na przykład kiedy ktoś szedł do seminarium, to czasami ta decyzja była taka emocjonalna. Wielu młodych chłopaków było blisko kościoła i czasami ta decyzja o przyjściu do seminarium może nie wynikała z tego, że ktoś nie miał pomysłu na swoje życie, ale pewien klimat sprzyjał temu, żeby spróbować. Nie do końca spróbować. To była decyzja, nie? Tylko bardziej takie... Takie emocje, żeby spróbować. I to nie jest do końca tak, że kiedyś tych powołań było o wiele, wiele więcej. Tych chłopaków przychodziło więcej, bo pewien klimat religijny, kulturalny sprawiał, że wielu podejmowało taką próbę i weryfikowało ją i też wielu odpadało. Dzisiaj tych powołań niby jest mniej, chociaż ja uważam, że określenie mniej powołań nie jest właściwe, bo kardynał Lustiger kiedyś powiedział, że Bóg powołania daje zawsze. Tylko świat, w którym żyjemy, pewien klimat materialny, materialistyczny, konsumpcyjny, ta cała rewolucja seksualna, to wszystko sprawia, że młody człowiek nie ma tyle siły, by na to powołanie odpowiedzieć. Pewien klimat rodzin, pewna presja społeczna sprawia, że ludzie, którzy decydują się już wstąpić do seminarium, podejmują tą decyzję albo w wieku późniejszym, bo widzą, że jednak Pan Bóg gdzieś tam dobija się do ich serca, nie? Albo podejmują właśnie tą decyzję bardzo dojrzale, świadomie i powiedzmy, jeżeli przychodzi 10, to w jakimś stopniu pewien procent tych osób, które później rezygnuje, jest mniejszy niż wcześniej. Wywołałeś tutaj kardynała Lustigera, który miał zupełnie inny pomysł na formację seminaryjną. I to już w tamtym czasie, gdzie w Polsce jeszcze był, tak jak wspomniałeś, ten klimat taki zupełnie inny, no bardziej chrześcijański. Dzisiaj seminarium jest miejscem, gdzie temu człowiekowi trzeba pomóc zobaczyć siebie, a potem jeszcze trzeba go, czy równocześnie, trzeba go formować do ściśle określonego sposobu życia, do towarzyszenia innym.
sytuacji, gdzie on często nie potrafi towarzyszyć samemu sobie. Z tego, co wiem, swego czasu ten model kardynała Lustigera, który polegał na tym, żeby tego chłopaka już od samego początku zderzać ze świeckim życiem, z parafią, w Polsce w pewnym tylko zakresie przejęło tylko jedno seminarium. Tam wtedy rektorem był ksiądz biskup Dajczak. No nie chcę rewolucji wprowadzać. Czy formacja chłopaków przygotowuje ich do tego, co mają robić po 6 latach? Czy to jest optymalne na ten czas? Osobiście uważam, że nie. Przede wszystkim dlatego, że myślę, że obecnie czas formacji powinien być wydłużony. Powinien być wydłużony przede wszystkim z jednego powodu, dlatego że to, co wspomniałeś, że często młody człowiek nie potrafi towarzyszyć samemu sobie. Pewna dojrzałość od strony człowieczeństwa jest dzisiaj o wiele niższa niż kiedyś. Nie, to jest zauważalne, że dzisiejszy człowiek, powiedzmy na poziomie 18 lat, w porównaniu z kimś 20 lat temu, mającym 18 lat, to jest przepaść dojrzała, mentalna, osobowościowa, emocjonalna. Nie, dzisiaj nawet niektórzy, tak jak się śmieją, że nawet filmy, które są nakręcane dla dorosłych, to są filmy na poziomie gimnazjalistów, nie? Dlatego, że pewien sposób życia, pewna dojrzałość myślenia, działania, życia dla innych jest o wiele niższa. Dlatego ten rok propedeutyczny. W wielu seminariach już nawet nie mówi się, był pewna próba wprowadzenia roku propedeutycznego, ale to było zawsze tak trochę na niby. Nie, że niby 6 lat, ale ten pierwszy rok trochę oddzielony. Nie, są seminaria, które zdecydowały się, że rok propedeutyczny to jest rok propedeutyczny. Tutaj wspomnę o seminarium na przykład w Katowicach, z tego co pamiętam. Tam rok propedeutyczny to jest czas, kiedy przychodzą młodzi ludzie i oni wiedzą, że jeszcze nie są w seminarium. Oni wiedzą, że to jest taki czas rozeznawania. I powiedzmy, przychodzi 30 osób. Pamiętam to doświadczenie rektora, który opowiadał. Przychodzi 30 osób i nagle się okazuje, że ci chłopacy mają pewne braki, nawet intelektualne. Trzeba od nich wymagać, żeby przeczytali pewne lektury, żeby nauczyli się pisać dobrze, żeby nauczyli się właściwie wyrażać swoje myśli, swoje emocje, że potrzebna im jest czasem terapia. Potężna praca. Myślę, że tu jest dobre miejsce na postawienie pytania, które zadaje każdemu rozmówcy. Człowiek. Kto to jest? Człowiek. No, myślę, że na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Osobiście uważam, że człowiek jest tajemnicą. To jest może taka odpowiedź ogólna, ale tajemnicą w sensie pewnego misterium, nie? Pewne misterium, pewnej przestrzeni, w której uobecnia się też Bóg, w którym działa Bóg, nie? Teraz ja wróciłem z rekolekcji właśnie też głosząc słowo, tak jakoś też bardzo mocno dotarło do mnie to, co mówi Chrystus w Ewangelii według świętego Jana, że ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i zamieszkamy w Nim, nie? Że człowiek jest pewnym sanktuarium, w którym jest obecny Bóg ze swoją świętością, ze swoją obecnością, ale człowiek sam w sobie jest tym naczyniem kruchym, nie kruchym. I tutaj w człowieku spotyka się pewna rzeczywistość i Boga, i człowieczeństwa. To Pascal tak pięknie powiedział, że tajemnica człowieka rozjaśnia się dzięki Chrystusowi. Nie? Bo Pascal, ten filozof, powiedział, że kiedy człowiek próbuje poznać tylko sam siebie, to jedyne, co może poznać, to swoją nędzę i nic więcej. Kiedy próbuje poznać Boga,
nie da się, dochodzi do pewnej granicy, nie? Wchodzi w pewną pychę. A tajemnica Chrystusa powoduje, że w Chrystusie i człowiek rozpoznaje siebie i rozpoznaje Boga. Nie? Chrystus jest tym złotym środkiem, takim, w którym człowiek może rozpoznać swoją tajemnicę, tego, kim jest, w swoim synostwie Bożym, nie? W swoim powołaniu. Nie? Jeżeli to myślimy też o chrześcijaninie, nie w swoim... Pascal, kiedy mówił o swoim nawróceniu, nazywał Chrystusa światłością, światłość, światłość, światłość. Powtarzał to wiele razy. Kto to jest ksiądz z powołania? Jeden z polskich biskupów mówił, że księża nie są tacy, jak ich pokazują w telewizji. Że społeczne rozumienie księdza, tego co robi, tego po co jest, jest takie jak jest mój proboszcz, czyli ten człowiek z pierwszego kontaktu. Kto to jest ksiądz z powołania? Po czym możesz przypuszczać, że to będzie dobry ksiądz? Przypuszczać. Trudne pytanie, ale ja myślę, że powołanie nie jest, jak gdyby, to jest trochę tak jak z sakramentem małżeństwa, tak samo z sakramentem kapłaństwa. Powołanie do kapłaństwa nie jest darem raz danym w sposób zupełny. Nie? Myślę, że każdy z nas u początków swojego powołania, przyjścia do seminarium, przyszedł tutaj z pewną pasją, z pewną gorliwością. Uważam, że tak jest. Mam nadzieję, że mało jest takich ludzi, którzy próbują przyjść do seminarium i robią to w sposób jakiś skorumpowany, w sposób jakiś ukrywając coś, nie chcąc w kapłaństwie szukać jakiegoś sposobu na życie, na zarabianie pieniędzy. Broń Boże, żeby ktokolwiek taki przychodził do seminarium, ale myślę, że jeżeli ktoś jest osobą wierzącą i przychodzi do seminarium w otwartości, mając szczere serce i chce być księdzem, to można o każdym takiej osobie powiedzieć, że jest księdzem z powołania. To, że różnimy się pod względem osobowościowym, naszego jak gdyby uposażenia ludzkiego, to jeden jest bardziej charyzmatyczny, jeden jest bardziej, że tak powiem, w swoim działaniu ekspresyjny, drugi jest flegmatykiem, to już jest drugorzędna rzecz, ale jeżeli ktoś przychodzi w pewnej szczerości, chce iść za Chrystusem i podejmuje ten dar powołania i pracuje nad nim, współpracuje z Panem Bogiem, to myślę, że ludzie dostrzegają w tym księdzu tą autentyczność, nie? I mogą o nim powiedzieć ksiądz z powołania. Najgorzej jest, jeżeli ktoś uzna, że nie musi nic z tym robić, dlatego że... Ale to jest w każdym powołaniu, w każdym życiu, nie tylko w życiu księdza, w życiu chrześcijanina, w życiu ojca, rodziny, matki. Jeżeli nie współpracujemy z łaską Boga, może dojść w naszym życiu do czegoś takiego, że gdzieś utracimy tą gorliwość. Nie? I nawet ksiądz z najlepszymi intencjami, z najlepszym nastawieniem, jeżeli gdzieś utraci w sobie wiarę, nie jest stale jak gdyby w pewnej relacji z Bogiem, może utracić pewną świeżość, pewną radość Ewangelii, nie? I może stać się takim, jak to często mówimy, urzędnikiem, który tylko obsługuje ludzi. I wtedy czasem ludzie o takiej osobie mówią, że to nie jest ksiądz z powołania, nie? To jest ksiądz, który tylko robi to, co musi. Ale w tym wszystkim sam jest biedny, bo ja myślę, że taka osoba później sama cierpi, sama się męczy ze sobą, nie? Bo jeżeli to, co robi, nie robi z miłością, tylko coś w nim umarło, coś utracił, pewne światło, pewną radość życia jako ksiądz, jesteśmy szczęśliwi tylko wtedy, jeżeli żyjemy na miarę swojego powołania. Nie? Każdy tak jak potrafi, nie? Na swoim odcinku, w tym miejscu, gdzie jest, na tyle, na ile mu pozwalają siły, zdolności, jeżeli żyje tym powołaniem, rozwija je, pielęgnuje je, cały czas podtrzymuje w sobie ten ogień, tą gorliwość, to o nim możemy powiedzieć ksiądz z powołania, nie? Ale jeżeli ktoś wchodzi w jakiś marazm,
Nie chcę mieć żadnej relacji z Panem Bogiem. Utraci gdzieś wiarę, to wtedy jest czasami to, co jest. Nie? Widzimy kogoś, kto ma jakiś taki wewnętrzny smutek, coś w nim umarło, jest zgorzkniały i czasem rani nie tylko siebie, ale innych. Nie? I czasem powoduje, że ludzie też w Kościele cierpią. Nie? Trzeba się modlić o nawrócenie, nie? Bo nawrócenie każdego, także księdza, i czasem to jest potrzebne.